Trzeba zrobić wejście jak Alexa. Hejo, hejo, hejo. Cicho się. Na niebie jeszcze cię nie ma, dobra. Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony znowu ja, Zosik. I dziś jest wyjątkowy dzień, ponieważ to moje urodziny. Za pół godziny przyjdą goście, więc... Co nie ma Co badu, jak to będzie za wejście. Cześć, witaj! Dobra! Kurde! Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony znowu ja, Zosiek, i dziś są moje urodziny i... Dobra, Kurde, zapomniałam. I jest ze mną Karla, która gdzieś tam stoi i się patrzy. I macha tutaj, dobra, za niedługo przyjdzie taki jeden gościu, nie powiem jaki. I zapraszam was do tego filmu. Chyba dobra. Tyle, no. Cześć, dziś znowu jest kontynuacja vloga i akurat tu jest moja torba ze szczotkami i mój piękny kask z Decathlonu, bo nie stać mnie na droższy. Dobra, żartuję po prostu. No, go użyłam i dlatego... I po prostu go używam i dlatego go mam. Jest wygodny w ogóle. Ja nie potrzebuję lepszego. Ogólnie ja jestem już troszkę naszokowana, bo dziś jadę do stajni, dziś jest sobota, wczoraj były moje urodziny. Niestety wczoraj nic więcej nie udało mi się nagrać, więc tak jakby smutek. Ale no cóż, mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej vlogów, więcej mnie na tym kanale i w ogóle. Więc tak jakby, no nie wiem. A i zapomniałam wam powiedzieć, patrzcie, to jest moja stajnia, ale nie o tym, że nie obrażajcie mnie w komentarzach, please. Ja jeżdżę na takim etapie, że powoli będę wchodzić w ten galop i dziś jest mój pierwszy taki oficjalny zastęp. No, będzie tam kilka osób i będę rozdawać cukierki, które wam teraz pokażę, jej! Oto moje cukierki, ogólnie są strasznie powybierane, bo były jeszcze takie duże szkoladki, ale wiadomo, że w szkole to zawsze zjadają to, co najlepsze. Normalnie by nie było tych bajecznych i Michałków, bo wszystkie mi wyjedli, ale zostawiłam kilka w domu, żebym mogła następnego dnia rozdać w stajni. Moja superowa torba, ale jej chyba raczej dziś nie wezmę. Może wezmę muffinki, które wczoraj dostałam, lub smaczki z HKM-a. I patrzcie, co jeszcze mam. Kurde. Kurde, dobra, nie ważne. O. Mam jeszcze jedyne limitowane żelki z HKM-a, oczywiście dla ludzi, ale nie będę ich żerać, bo jak następnym razem pojadę do sklepu jeździeckiego, to je kupię. Dziś w ogóle jeszcze przed stajnią jadę do sklepu jeździeckiego kupić te nowe buty na konie, cieplejsze ze skóry, żebym po prostu miała lepsze. A jeszcze szybko wam pokażę, w co się ubram. Ubram się w taką bluzeczkę, nie wiem z czego ona jest, ale znalazłam ją w mojej szafie. Jeszcze nowe breechesy z Fokuanzy. Nie wiem, nie umiem tego czytać, nieważne. I mam jeszcze skarpetki z Fokuanzy. Dobra, lepiej, żebym ja nic nie gadała. To jest ogólnie wszystko, mam, jeśli chodzi o konne na sobie z Decathlonu. Bo oczywiście wszędzie jest tak drogo, że wszystko mam z Decathlonu. Dobra, może nie wszystko, ale większość rzeczy. To my się zobaczymy, kiedy ja już będę iść do sklepu. A dokładnie zrobię tylko zdjęcie, bo tam nie można nic nagrywać. I teraz słyszycie mój głos, bo nie chce mi się robić napisów. I niestety ze sklepu nic się nie udało nagrać, bo strasznie szybko to było wszystko, no. Więc teraz zobaczycie ucinki z mojej jazdy. This sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my
your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. Oh, 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 oh. You got me stuck on the thought of you. This might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only